Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Marta Pomietlosz-Loska, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju. Sebastian Wach, redaktor naczelny sekcji Rzeczy o Innowacjach oraz nasz rzecznik prasowy. Tak, szanowni Państwo, dwa dni forum to były niesamowite spotkanie i to właśnie dzięki Państwu mogliśmy się podczas tego wydarzenia w Uniowie spotkać. Siódmy FIR przechodzi już do historii. Również chcieliśmy podziękować naszym partnerom, o tym pani dyrektor. Tak, przede wszystkim współorganizatorom, czyli Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju oraz gminie miastu Uniejów, który współpracował z nami przy tegorocznej edycji. Tak, ja ze swojej strony dziennikarskiej chciałbym również podziękować partnerom medialnym, no i także uczestnikom, którzy między innymi oko w oko ze mną rozmawiali i mogliśmy przeprowadzać wywiady podczas tegorocznego wydarzenia. Tak, siódmy FIR to również patronaty honorowe, tak jak pan Sebastian wspomniał, medialne, nasi partnerzy strategiczni w postaci grupy Maspex, firmy Schraner Polska, Politechniki Wrocławskiej, Centrum Innowacji Biznesu Politechniki Wrocławskiej. Tak jak powiedziała pani dyrektor, siódmy FIR przechodzi do historii, ale my na laurach nie spoczywamy. Tak, w tym miejscu chcielibyśmy oczywiście jeszcze serdecznie podziękować naszym cudownym wolontariuszom z Politechniki Wrocławskiej, studentom. Także pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. I mamy nadzieję do zobaczenia podczas następnej edycji. Tak, ósma edycja forum już tak naprawdę się zaczęła, ta organizacja. No ale więcej informacji pewnie podamy wkrótce. Tak, z tego miejsca również chcemy bardzo podziękować inicjatorom i pomysłodawcom Forum Inteligentnego Rozwoju, czyli panu Damianowi Baranowi i Jakubowi Laskowskiemu, którzy, no nie ukrywajmy, obdarzyli nas zaufaniem, że i my możemy tworzyć to wydarzenie. Tak jest, to dzięki nim tutaj jesteśmy i działamy dla Państwa każdego dnia. Tak, mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem przy okazji następnej edycji, ale również w takim szerszym aspekcie promocyjnym przy organizacji różnych Państwa również wydarzeń i działań promocyjnych. No to co, pani dyrektor, 3-4. Dziękujemy. Dziękujemy. Marta Pomietlosz-Loska, dyrektor Forum Inteligentnego Rozwoju. Sebastian Wach, redaktor naczelny oraz rzecznik prasowy Forum Inteligentnego Rozwoju. Dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie.